czajnikowy.pl. Dobra herbata. Parzenie herbaty sypanej w domu nastręcza nam wciąż dużo trudności. Zastanawiamy się, jak przygotować właściwą temperaturę wody, ile nabrać herbaty, w czym zaparzyć, jak zaparzyć, wygrzać kubek, jak podać, co zrobić, jak sobie poradzić, krótko mówiąc, z sypaną herbatą w domowych warunkach. Dzisiaj chciałbym Wam to pokazać. Kiedy parzymy herbatę ekspresową, nie ma problemu. W każdej torebce jest odważona odpowiednia ilość. Problem zaczyna się wtedy, kiedy parzymy w czymś innym niż tradycyjna filiżanka, dla której przewidziana jest ta ilość. Z herbatą sypaną jest gorzej, ponieważ musimy ją nabrać w jakiś sposób. No i tutaj często podaje się łyżeczka na filiżankę, łyżka na kubek, no i każdy ma inną łyżkę, każdy ma inną filiżankę, ale ważniejsze, że każda herbata waży troszeczkę inaczej. No tutaj, kiedy nabierzemy herbatę na przykład czarną, typu gunpowder, albo zieloną, tradycyjną, o takich zwykłych, przeciętnych listkach, zauważycie, że w każdej łyżce mamy około 4,5 grama herbaty. Z kolei łyżeczka to jest mniej więcej połowa tej ilości, ale jeżeli nabierzemy herbatę białą, która ma liście duże, bardzo luźne, dużo tipsów, no wtedy zauważamy, że niestety jest to znacznie mniej. Mamy tutaj właściwie dwukrotnie mniejszą ilość na takiej łyżce. I jak się zachować? Czy użyć łyżki takiego suszu, czy raczej sugerować się wagą? No oczywiście wagą. Powinniśmy, jeśli nie mamy wagi, pamiętać, że no, musimy niestety tak na oko określić mniej więcej, na ile luźne są liście danej herbaty. Ale jak widzicie, przy typowo białej herbacie powinniśmy wziąć raczej dwie łyżki zamiast jednej. Podczas gdy czarnej czy herbaty zielonej powinniśmy brać tradycyjną łyżkę. Mówimy tutaj oczywiście o standardowym kubku, czyli około 230-250 ml. Gdy zagrzewamy wodę do naszej herbaty, musimy również zwrócić uwagę na kilka drobiazgów. Przede wszystkim, to jest ważne już raczej dla koneserów, ale warto również posługiwać się tym na co dzień, woda nie powinna być przegotowana, ponieważ traci dużo tlenu w czasie burzliwego gotowania, czyli tej ostatniej fazy, kiedy no, bulgocze po prostu. Gdy używamy elektrycznego czajnika, to właśnie wtedy on się sam wyłącza. No i no, trzeba pilnować, żeby przerwać to gotowanie wcześniej. Chińczycy wymyślili kilka etapów wrzenia, które są dedykowane różnym herbatom. Na początku mamy wrzenie białe, czyli no, woda jeszcze powiedzmy za chłodna, żeby zaparzyć herbatę czarną. Zauważycie, że woda robi się no, właściwie biała przez liczne drobne pęcherzyki powietrza, które już odrywają się od powierzchni naczynia, w którym to grzejemy. Kolejne wrzenie to jest wrzenie, gdzie pojawiają się już małe, ale dość regularne bąbelki powietrza przypominające oczy karpia. Tak to Chińczykom się skojarzyło. No i ostatnie wrzenie to jest właśnie to burzliwe, którego powinniśmy uniknąć. Dlatego nie doprowadzajmy do niego, przerywajmy gotowanie wcześniej. Mamy wodę, która właściwie jest wrzątkiem. Oczywiście nie ma 100 stopni, ponieważ w tej temperaturze jest para wodna, więc jest to poniżej. Mamy taki wrzątek, który potrzebujemy schłodzić, żeby właściwie zaparzyć zieloną herbatę. Z zieloną herbatą właśnie jest najwięcej problemu, ponieważ czarną zaparzamy wrzątkiem, ulongi i herbatę białą około 90 stopni, tu wystarczy chwilkę zaczekać. No i czekać powinniśmy, ponieważ nie należy zalewać herbaty bulgoczącą wodą. Jeśli już ją naprawdę zagotujemy do tego ostatniego stadium, musimy zaczekać, aż ona się uspokoi. Taka uspokojona woda ma około 95-6 stopni Celsjusza i to jest wrzątek w naszym herbacianym rozumieniu. Wrzątek taki, aby zestudzić, możemy poczekać, ale lepiej przelać. Przelewamy do zimnej ceramiki, która zbija około 10 stopni za każdym przelaniem. To oczywiście zależy od temperatury otoczenia, od temperatury tego kubka, z czego jest zrobiony, ale tak przeciętnie można przyjąć te 10 stopni różnicy. Więc żeby zaparzyć po prostu zieloną herbatę, wystarczą dwa kubki, zwyczajne dwa kubki i bez żadnego dodatkowego oczekiwania uzyskujemy właściwą temperaturę parzenia herbaty zielonej. Wlewamy wodę do kubka pierwszego i tracimy od razu około 10 stopni. Możemy tej wody użyć teraz do parzenia herbat, które wymagają wyższej temperatury, ale dla herbaty zielonej jest to wciąż za ciepło. Przelewamy więc wodę do kolejnego kubka, gdzie traci ona kolejne 10 stopni, a pierwszy kubek w tym czasie mamy wygrzany, dzięki czemu nie spadnie w nim temperatura, gdy będziemy sparzyli już sam susz. Wsypujemy więc do niego, do gorącego kubka, susz herbaciany i zalewamy z powrotem wodą wystudzoną z kubka drugiego. Trochę skomplikowane, ale dość logiczne. Po zaparzeniu przelewamy z powrotem do pierwszego kubka, natomiast w
w tym, w którym parzyliśmy, pozostają fusy idealnie nadające się do kolejnego zaparzenia naparu. Wystarczy nam zwykłe sitko i dwa kubki, aby przygotować wyśmienitą herbatę w domowych warunkach. Pamiętajmy, żeby w czasie parzenia nie przyprawiać herbaty ani wcześniej, ani w czasie parzenia, tylko dopiero, kiedy mamy już gotowy, odsączony napar. Najwięcej problemów jest z cytryną, a jak pamiętacie, jest to niezdrowe, kiedy skontaktujemy sok cytrynowy z liśćmi herbaty. Dlatego cytryny dodajemy po odcedzeniu herbaty. Również cukier, jeżeli używamy, warto dodać dopiero na sam koniec, ponieważ osłodzona woda lub jeśli pomieszamy cukier od razu z liśćmi herbacianymi, woda taka staje się zbyt gęsta. Podnosi się jej gęstość i ona nie potrafi odpowiednio zwilżyć herbacianych liści. Parzenie jest gorsze, smak jest płytki, odradzamy. Pamiętajmy również, że kiedy zlewamy herbatę, warto przecedzić ją zupełnie do końca, do ostatniej kropli. Oczywiście nie wyciskamy, ale nie powinno zostać tam odrobiny naparu, ponieważ zmarnujemy fusy, które powinniśmy wykorzystać do kolejnego parzenia. Ona będzie się ciągle doparzała, wyjdzie z niej gorycz i nie będzie to fajne. Więc zlewamy do końca, stąd warto, żeby te kubki były odpowiednio tej samej, podobnej wielkości. A jeśli już przy tym jesteśmy, zwróćcie też uwagę na to, żeby herbata miała dużo miejsca. Kubek powinien być w miarę szeroki i dlatego właśnie parzymy w ten sposób, używając sitka, żeby liście miały miejsce, aby się rozwinąć i w pełni oddać wszystko, co mają najlepsze do naszego naparu. Odróżnia to tę metodę od tradycyjnych parzydełek, zaparzaczy, jajeczek, kuleczek, klamerek i przeróżnych innych rozwiązań, które często stosujemy dla wygody. Okazuje się, że no niestety ściśnięte liście parzą się gorzej. O ile napar jesteśmy w stanie jakoś równomiernie nawet rozprowadzić się w naczyniu, to no nie jest on tak intensywny i przyjemny w smaku, jak mógłby być, kiedy herbata pływa sobie luźno. Pojawiają się też liczne pytania na temat tego, jak długo można czekać do kolejnego parzenia tych samych fusów. No ja polecam robić to od razu. Taki kubek to nie jest temat na cały dzień. Jesteśmy w stanie wypić to w ciągu kilkunastu nawet minut i od razu robimy kolejne parzenie. Jeśli zostawimy mokre fusy, które nawet mogą wyschnąć, to i tak nie będzie to wysoka jakość po wielu godzinach. Niestety takie fusy, mimo że odcedzone, są wilgotne. To się doparza. A to się ciągle utlenia, napar się robi ciemniejszy z kolejnego takiego parzenia, już długo odstałego. No i smak mniej przyjemny, tracimy również liczne przeciwutleniacze, polifenole i wszystko, co w herbacie cenne i zdrowe, no gdzieś tam się zdąży już utlenić, więc no raczej nie czekajmy od rana do wieczora, paszmy to w ciągu kilku godzin. Jeżeli wiemy, że nie potrzeba nam aż tyle, paszmy może w czymś mniejszym, żebyśmy mogli cieszyć się kolejnymi parzeniami. Każdy znajduje swoją ulubioną metodę przygotowania herbaty. Tego jesteśmy swoją drogą ciekawi. Piszcie do nas, piszcie w komentarzach, jak wy parzycie w domu herbatę, jak wam jest najłatwiej, jakie macie swoje wypróbowane metody parzenia. Może robicie to w pracy, w biurze, gdzie nie ma odpowiednich warunków. Zapraszamy do dyskusji. To tyle na ten temat i do zobaczenia na czajnikowy.pl.